I witam w gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, Krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 16 lutego 2021. Zobaczymy, czy dodam ten odcinek tuż przed północą. Także jeżeli daty Wam się nie zgadzają, to. Co złego, to nie ja, ale przejdźmy może do e, całych kryptowalut. Zobaczmy, co tutaj się dzieje na CoinGecko, Bitcoin 48575. Po delikatnej korekcie wykosiło nam te longi przed atakiem na kolejny all-time high, 50 tysięcy. Zobaczymy na jaką kwotę już za chwilę. E, projekty, które sobie najlepiej poradziły. Amp 318 Kusama 30% już 200 dolarów. Ja ten projekt sprzedawałem przy 52, zobaczcie, po 100 czy 200. Nie, wtedy nawet było więcej, bo ja go trzymałem od 7 chyba dolarów do około 50. Mogłem mieć 300% więcej, ale się przesiadłem. Może ta Kusama faktycznie jeszcze wyszli wyżej. Także gratulacje dla tych, którzy trzymają się tego projektu. A ja pamiętajcie, że mam dwa. Konta, tak? Konto Patyczaków, o którym często mówię, czyli konto do grania na krótką piłkę, jakieś zielone tutaj wpadałem i konto długo, długo terminowe. O, powiedzmy tak, którego nie ruszam. Więc konto Patyczaków było na kusamie, ale wybyło się parę miesięcy. Ten może z parę miesięcy, nie, ale miesiąc, może dwa. Na innych projektach też da się zarobić, muszę Wam to podpowiedzieć. Ale Digibyte 30% w górę i projekty, które sobie gorzej poradziły to jest Filecoin minus 7,7%, Algorand minus 6,2% i UMA minus 5,6%. Zanim przejdziemy do newsów, sprawdźmy sobie, jakbyśmy sobie poradzili na metalach szlachetnych. Nie do końca, też metalach ogólnie. No, tu mamy akurat te szlachetne, więc... Jeżeli byśmy zainwestowali w 2020 roku, najwięcej moglibyśmy zarobić na Iridium, czyli iryt. Irid. Potem mamy srebro 48%, dalej mamy rhodium 29,2%, palat 25,9%, złoto dopiero jest tutaj 25,1%, platyna 20%, rutenium 14,3%. Jeżeli porównamy to do zarobków w krypto. W przeciągu miesiąca, no to wiemy, że hmm, wygląda to ciekawie, oczywiście, ale nie tak aż ciekawie, dlaczego tyle ludzi interesuje się kryptowalutami, ze wzrostami, które nam często dają. Tak jak już mówiłem przed chwilą o Kusamie, 300% od momentu mojego wyjścia z tego projektu. A co będzie dalej? Nie wiemy, kiedy to się skończy, ale świetnie to wygląda. Przykład do tej pory. Dla tych, którzy jeszcze wina aktywa, tutaj inwestują, nie będę już czytał. Na spokojnie możecie sobie spauzować. Mamy tutaj też miedź i inne, które nie były wymienione cynk, nikiel. Także zobaczcie sobie spauzujcie na chwilę, a ja już lecę do następnej wiadomości. O blockchain dodał informację, że Wall Street Swap podejrzewa się, że projekt po prostu zrobił exit scam. Zabrał ze sobą 20 tysięcy BNB. Oficjalna strona internetowa i Twitter zostały usunięte. Binance wcześniej ostrzegało inwestorów, aby byli ostrożni i wybierali wysokiej jakości projekty do udziału. Tutaj więc widzimy, że Wall Street Swap Finance. Wyszło z tego projektu. Uważajcie na projekty DeFi, bo dużo z nich, jeżeli zainwestujemy albo przeinwestujemy, to jest tak jak okres ICO z 2018 roku, gdzie Uniswap, zaraz będziemy o tym mówić, też dlaczego ma taką popularność w dzisiejszym świecie kryptowalut i czym to jest spowodowane, i też często będą właśnie takie exits, jak jeszcze w 2018 roku. Woo! Blockchain informuje nas też o tym, że Bitcoin Cash w końcu zaczął rosnąć. Czy oczekuje się dojścia do 1000 dolarów? Bitcoin Cash wzrósł ostatnio w stosunku do rynku, rosnąc o 7% w ciągu 24 godzin i 54% w ciągu tygodnia, osiągając 742 dolary. Zobaczmy, czy aż tyle już kosztuje Bitcoin Cash w tym wypadku. Tak, 747. Także co dalej tutaj się dowiemy? A więc wartość rynkowa spadła poniżej pierwszej dziesiątki powróciła do pierwszej dziesiątki po przekroczeniu Litecoina i Chainlinka. Także może to jest czas też na Bitcoin Cash. BSV też sobie świetnie ostatnio radzi, doszedł do tej bariery utrzymania 250 dolarów, gdzie niedawno mieliśmy jeszcze 180 dolarów też za ten projekt. Cointelegraph mówi nam o tulipomanii, a bardziej bańce na tulipach. Ile by musiał Bitcoin jeszcze kosztować, żeby dojść do tej bańki? A więc Bitcoin musi kosztować 10 razy więcej i 10 razy mniej użyteczności, aby dorównać mani tulipanów. Czyli z jednej strony mamy plus, z drugiej minus. Plus to taki, a można powiedzieć, że nawet dwa plusy, bo Bitcoin musiałby kosztować nadal 10 razy więcej od tej ceny, która dzisiaj jest, żeby porównać się z kapitalizacją rynku Tulipomani, a jeszcze do tego mamy dużo więcej zdaniem telegraf użyteczności BTC, dziesięciokrotnie więcej. Więc zobaczmy, Bitcoin kontra Tulipany, nie ma porównania, dodają, a więc Tulipomania była krótką, ale intensywną bańką spekulacyjną w dzisiejszej Holandii, która trwała tylko kilka miesięcy, od końca 1636 roku do lutego 1636. 37. Podczas holenderskiego szaleństwa tulipanów, tulipany sprzedawały się 10 razy więcej niż średnia pensja rzemieślników. Tutaj mamy wykres porównawczy do tego, gdzie jest Bitcoin lata. Już mamy w Bitcoinie, w BTC w tym wypadku, oczywiście 2010, 2019 banka tulipanów dużo szybciej wyszła tutaj. South Sea Company jeszcze mamy i inne rzeczy. Dotcom Bubble, tak samo, czyli ta banka na dotcomach. I dlaczego to jest inna bańka, albo że jej nie ma w tym wypadku, to teraz cena Bitcoina w wysokości 320 tysięcy dolarów wykracza poza większość szacunków krótko- i średnioterminowego potencjału cenowego, czyli tyle by musiał wzrosnąć Bitcoin, żeby dojść do tej bańki tulipanów. Według popularnych, dotychczas dokładnych modeli cen opartych na przepływie 2021 roku powinien przynieść średnio 100 000 do 280 tysięcy. Takie są gdzieś prognozy na, na Bitcoina. Nawet jeśli mityczny poziom tulipanów powinien zostać tutaj osiągnięty, Bitcoin już jest zapowiadany jako rewolucja w pieniądzach. Prawdopodobnie Lepsza w wykonaniu pracy magazynu wartości niż samo złoto, koń Telegraf nam tutaj przekazuje. Niedobór Bitcoina w porównaniu ze złotem, i oczywiście tulipany, pozwala mu również funkcjonować jako solidny magazyn wartości, niezależnie od tego, jak wysoka jest jego cena i ile osób w to zainwestuje. Jak dodaje. Pierre Rochard statek Bitcoina na głównej giełdzie w USA, Krakena. Nie ma czegoś takiego jak za późno na Bitcoina, to będzie pompować w nieskończoność. No, odważnie, jeżeli chodzi o nieskończoność, w jakimkolwiek aktywie, ale przynajmniej mamy różnicę pomiędzy tulipomanią i innymi aktywami, i dlaczego Bitcoin w tym wypadku, w tej postawie jest dużo lepszy, wygodniejszy i bezpieczniejszy od bańki. Dudipanow. Kryptopotato Elon Musk mówi, że w pełni poprze Dogecoina, jeśli wieloryby sprzedadzą swoje monety, a więc po raz kolejny wznowił zainteresowanie kryptowalutą Dogecoin, coraz mniejsze ma to wpływ oczywiście, bo ostatnio nawet mieliśmy spadek po jego wypowiedzi, także nie do końca już ludzie dają jeszcze raz wyznaki, to, że jeżeli Elon Musk mówi o Dogecoinie, to za każdym razem mieliśmy tam najpierw prawie 1000%, potem 50%, teraz już do, nie do końca się rusza ten Dogecoin, ale widzimy, że on tutaj coś obiecuje i to jest ważniejsze, więc miliarder CEO Tesli szokował całą społeczność kryptowalut na Twitterze kuszącą ofertą, którą przedstawił głównym posiadaczom Doge'a w swoim ostatnim zaangażowaniu. Zauważył, że jedyną rzeczą, która utrudnia Dogecoinowi stanie się oficjalną walutą internetu, jest jego wysoki poziom koncentracji wśród kilku zamożnych ludzi, ponieważ ta grupa mniejszościowa posiada ponad 50% całej podaży Doge'a, coraz trudniej jest kryptowalutom osiągnąć powszechne przyjęcie. Dodatkowo, ponieważ duża ilość monet znajduje się w posiadaniu niewielkiej grupy zamożnych ludzi, szanse na utratę wartości monety w wyniku nagłych spadków cen są bardzo wysokie. Dlatego, aby rozwiązać ten problem, Musk, który ma ponad 46 milionów obserwujących na Twitterze, przedstawił tym głównym posiadaczom Dogecoina ofertę zlikwidowania znacznej ilości ich zasobów Doge w zamian za jego. Pełne wsparcie. Jeśli główni posiadacze Dogecoina sprzedają większość swoich monet, otrzymują moje pełne poparcie. Zbyt duża koncentracja to jedyny prawdziwy problem, powiedział Musk, dodając, że dosłownie zapłaci rzeczywiste dolary, jeśli tylko unieważnią swoje konta. Także w tym wypadku widzimy, że Elon Musk troszeczkę już jak Justin Sun czy CZ lubi już pompować niektóre projekty w świecie krypto. Jest tutaj z nami i pomału do niego się przyzwyczajamy do tych wszystkich tweetów. Daily hodl najlepsi analitycy Plan B i Willy Woo mówią o bitcoinach we wczesnej fazie masowego cyklu byków. Oto ich cele cenowe. Sprawdźmy sobie jak oni to widzą. A więc w trójstronnym wywiadzie dla The Investor Podcast Network ekspert do spraw danych w łańcuchu Wu ujawnia, że według jego szacunku, wieloryby w znacznym stopniu promadzą BTC, podczas gdy inwestorzy detalicznie dopierają, zaczynają, co wskazuje, że Bitcoin jest wciąż na wczesnym etapie hosty. Czyli dopiero ulica zaczyna się gdzieś tutaj pojawić, zdaniem Willy Woo. Spodziewamy się teraz, że w końcu pojawi się handel detaliczny, i właśnie to widzimy teraz. Dajcie znać, czy faktycznie ma rację, czy gdzieś wokół Was. Nagle jest temat, wiecie co, widziałem ostatnio coś o bitcoinie, albo osoby, które nigdy z wami nie rozmawiały w pracy, nagle przychodzą. Ej, ty kiedyś coś tam mówiłeś o bitcoinie, czy to prawda. Po takich właśnie akcjach związanych w sklepie w taksówce, czy gdziekolwiek indziej, możemy się dowiedzieć, czy coś zaczyna się dziać. Nie tylko z gazet, ale gdzieś w naszym życiu, tak? Widzimy ciche nagromadzenie jeszcze większej liczby wielorybów i pierwsze oznaki sprzedaży detalicznej. A kiedy pojawi się handel detaliczny, zobaczysz wzrost zapasów na giełdach SPO. Teraz rosną, ponieważ detaliści są małymi posiadaczami i mają tendencję do przechowywania swoich monet. W późniejszych fazach HOS-y zobaczysz wzrost zapasów na tych giełdach, a wciąż tego nie widzimy, więc wszyscy jesteśmy naprawdę w wczesnej w tej fazie czyli Ludzie wypłacają bitcoiny powiedzmy z giełd i przetrzymują je poza giełdami. To po prostu zdumiewające, mówi dalej Willy Wu. jak różne jest to, że długość kumulacji wymian jest tak długa i tak głęboka. Po drugie, liczba wielorybów, które są posiadaczami ponad 1000 monet, czyli BTC, czyli około 35 milionów dolarów, 40 milionów dolarów bitcoinów w górę eksploduje w tej chwili i nigdy nie widzieliśmy tak gwałtownego wzrostu. U tego gatunku, posiadaczy tego gatunku, czyli u tej grupy posiadaczy, to niesamowita hossa. Handlowcy technicznie patrzą na cenę, mówiąc: To rzecz jest przegrzana. Nigdy nie widziałem takiego ruchu w mojej karierze w Bitcoinie, gdzie cena idzie jak pionowa ściana, ale podstawy kupowania, oni to wspierają i nie ma teraz prawdziwej ścieżki, do której moglibyśmy zejść. Niektórzy ludzie mówią: 22 20, tysiące. Moje modelowanie mówi, że podłoga niedźwiedzia, czyli najniższa cena od Willy Woo, mówi nam o 3500. A to zależy od wielkości kapitału, który trafia na rynek. To by się zgadzało z tym, co mówiliśmy o inwestorach instytucjonalnych, kiedy oni wchodzą, kiedy dla nich raczej jest jakaś ta poduszka finansowa u innych grubych inwestorów, którzy nie chcą stracić pieniędzy. Te 30,5 tysiąca będzie taką podłogą instytucjonalną, a potem potrzebujemy tej ulicy na samym końcu. Wiecie, co to oznacza? Ulica wchodzi a wtedy instytucje zarabiają 10, 20, 50% i wychodzą, a e, ulica pojawia się na samym końcu i gasi światło. Tak samo może być w tym wypadku mówi Will Wu. Do tego mamy plan B przypomina bycze prognozy Wu, zakładając hipotezę, że w obecnym cyklu byków pozostało prawdopodobnie co najmniej pół roku. Całkowicie zgadzam się z Willem, że jesteśmy w Hosie i we wczesnej fazie, więc jeśli to mnie obchodzi, mamy przed sobą długą drogę. Jesteśmy na hossie od listopada do grudnia, więc zostało nam co najmniej pół roku. Czyli tutaj mamy inne podejście niż CryptoCrew University, który mówi nam, że w maju już możemy mieć gdzieś tam ten szczyt. Sell in May and Go Away, ale nie do końca to z tym mówi Plan B. Nie zgadza się z tym do końca, bo tutaj mamy listopad, grudzień. Cele traderów dla BTC w tym cyklu wskazują, że flagowa kryptowaluta ma dużo miejsca do uruchomienia tego cyklu. Więc Plan B bardziej tutaj jest po stronie Boba Lukasa, gdzie on też mówi że grudzień, listopad tego roku. Powinniśmy mieć ten czteroletni cykl, szczyt. A potem już korektę, do której powinniśmy się oczywiście przyzwyczaić, bo ona zawsze nadchodzi i nie ma takiego aktywa na świecie chyba, który by tylko rósł w górę, bez żadnej korekty, tak? Albo bez żadnego okresu besy, nawet Bitcoin ma taki, więc. Miejmy to na uwadze. Plan B do tego mówi, że jeśli bieżący cykl zachowuje się jak cykl z 2013 roku, to na kartach znajduje się cena docelowa 300 tysięcy dolarów. Jeśli zachowuje się jak cykl 2017, wówczas kluczowym poziomem jest 100 tysięcy dolarów za bitcoina. Więc widzimy, jakie zdanie mają te dwie osoby, Plan B i oczywiście Willy Woo, no, który obie, obie osoby są szanowanymi analitykami w świecie krypto. CoinTelegraph, sezon na monety prywatności. Cena Dash zyskuje 100% w ciągu tygodnia, Monero, Zcash również. Także czy to ma coś wspólnego z tym, że mamy też sezon nie na altcoin, ale na prywatne kryptowaluty? Zobaczmy. Jednym z tych segmentów są monety związane z prywatnością, na przykład Monero. Zebrał się o więcej niż 50% w ostatnim tygodniu, czyli większy zysk na stopie 50%. W międzyczasie Dasz. Też miał ponad dwukrotny wzrost 125%, to znaczy dwukrotny w stosunku do Monero, tak? czyli tam mam 50 tu 125, a Zikash w tym samym czasie wzrósł o 70%. Czyli widzimy, że coś tutaj się zaczęło dziać też na prywatnych kryptowalutach, a jak tutaj to podsumowują w ostatnim zdaniu, wszystko zależy od Bitcoina. Jeżeli Bitcoin nadal będzie gdzieś tam poniżej tej granicy 50 tysięcy, starał się przebić, wtedy inne pary uruchomią do BTC mogą zyskiwać w momencie, kiedy BTC będzie miał problemy, dojścia do ich 50 tysięcy, tak? Jeżeli wyjdzie powyżej, to wtedy pamiętajmy, że nowe rejony, BTC, najczęściej mówią o tym, że ludzie lubią zejść z różnych innych aktyw, żeby. Iść za tym wzrostem BTC wtedy, i wszyscy przerzucają się, powiedzmy, może nie wszyscy, ale jest też taka strategia, że wtedy, jeżeli BTC jest gdzieś na samym szczycie, powyżej i w no, znowu w nieograniczonych możliwościach, e, no to wtedy często też wychodzą z altcoinów ludzie i przechodzą na BTC, żeby jak najwięcej zebrać tych wzrostów. Koń telegraf. Przenieśmy się do Hongkongu. Znowuż regulacje, tam jest widmo zakazu detalicznego. Handlu kryptowalutami, więc zobaczmy, co tutaj się dowiemy. Koncept branży kryptowalut rośnie przed prawdopodobnym wprowadzeniem ustawy zakazującej handlowcom detalicznych działalności związanej z kryptowalutami w Hongkongu. Czyli ostatnio mamy atak ze strony danych rządów i Indie, zastanawiałem się na tym, zaraz do tego przejdziemy. Mamy też Nigerię, mamy Rosję, czasami na plus, czasami na minus. Te wiadomości, ostatnio Binance dostał znowuż zieloną bramkę, żeby tam działać, także. Tutaj akurat mamy różnie, no i mamy teraz też Hongkong. W tym wypadku, więc podmioty z branży kryptowalut w Hongkongu próbują sprzeciwić się nadchodzącej ustawie, która ograniczyłaby legalny handel kryptowalutami do profesjonalnych inwestorów, blokując 93% lokalnej populacji z rynku. Zostanie tylko 7%. W styczniu rząd wprowadził konsultacje zarówno z członkami społeczeństwa, jak i przedstawicielami przemysłu, czyli tak jak w Stanach Zjednoczonych, też mieliśmy w styczniu konsultacje dotyczące troszeczkę innej formy, tutaj akurat tych regulacji 10 tysięcy dolarów. Do trzech zmiana i też niehostowane KYC na innych kontach, do których wysyłamy kryptowaluty. Czyli jeżeli na Coinbase w Stanach Zjednoczonych będziemy chcieli wysłać na inny portfel, musimy mieć dane tego portfela, tak? kto, do kogo i dlaczego wysyłamy. To chcą wprowadzić w Stanach Zjednoczonych. Tu akurat mamy ban regulacji na osoby detaliczne handlującymi kryptowalutami. Teraz, gdy okres konsultacji dobiegł końca, oczekuje się, że propozycja zostanie przekształcona w projekt ustawy i przedstawiona Radzie Ustawodawczej Hongkongu w dalszej części roku. Jeżeli te statystyki są poprawne i im wierzyć, to 93% krajowej populacji będzie dotknięta zakazem handlowania krypto, opierając się na niedawnej ankiecie Citibank, która wykazała, że około 7% populacji, czyli 504 tysiące osób, posiada aktywa wystarczające do przekroczenia progu przewidzianego dla inwestorów Profesjonalnych, czyli odcięcie, praktycznie ulicy, można powiedzieć, w Hongkongu. Zobaczymy, czy to przejdzie. W kolejnych dniach, miesiącach na pewno będziemy o tym mówić. U Today, pierwsza kryptowaluta przyjęta przez Pornhub, cierpi na brutalny 51% atak, czyli Verge przeszedł niszczycielską reorganizację bloku. Po ataku, już mieliśmy te informacje o wercz, atakach na wercz. To nie pierwszy raz chyba w 2018 czy 2019 roku mieliśmy już tą sytuację. Więc zawsze uważaj na monety, które są wysoce zdolne do nice hash. Gdy nie ma kosztów początkowych, koszt przyrostowy może być dość tani i byłoby łatwo wykonać 51% ataku i ponownie zorganizować łańcuch. Mówi Charlie. Lee, komentując incydent, czyli twórca Litecoina, ostrzegł swoich zwolenników przed kryptowalutami o niskim koszcie przeprowadzenia teoretycznego ataku 51. 50... 1%, taki właśnie miał Wedge. Wedge, który został pierwotnie uruchomiony jako Dogecoin Dark w 2014 roku, zyskał na znaczeniu w kwietniu 2018, kiedy stał się pierwszą kryptowalutą, która została przejęta przez Pornhub. A właśnie Wedge podobno został wybrany ze względu na jego cechy anonimowości. Wiemy, że Pornhub ostatnio ma tylko opcję płacenia kryptowalutami. Mówiliśmy o tym już nieraz, bo jest tam jakieś zagrożenia, bardziej zarzuty. Nie będziemy o tym mówić, jakie ma zarzuty Pornhub, dlatego wycofał się i PayPal, i Visa, i Mastercard. No ale to nie jest na pewno przyjemna rzecz, która się dzieje na Pornhubie i dlaczego to zostało wprowadzone a wersz miała tak 51%. Charlie Lee tu, Charlie Lee tam, <laughs> jeszcze raz się pojawił do tego akurat wiadomości, która jest następna, więc ceny NFT w końcu spadną, mówi twórca Litecoina Charlie Lee. Niewykrywalna sztuka, symboliczna, nie ma uzasadnionego braku prawdziwej sztuki, powiedział Lee. Czyli jego zdaniem, to co się dzieje dzisiaj na NFT, to jest tylko taki craze, Czas. Ja zrobię osobną audycję. Dlaczego myślę podobnie do Charlie'ego Lee, jeżeli chodzi o NFT i projekty? Jest taka sytuacja, która wydarzyła się no, może w 1998, 2009, 2000 roku w jednym z krajów, gdzie też był taki craze, szaleństwo na coś bardzo dziwnego, ale zrobię osobną audycję, żebyście wiedzieli, co to było i jak ten craze szybko przeszedł. Tu akurat mamy twórcę Lightcoina, który mówi, że szum jest nie do utrzymania na NFT w poniedziałek. Bym powiedział, że w przeciwieństwie do prawdziwej sztuki, NFT mają zerowy koszt tworzenia. Dlaczego? Bo według Lee, artystów w prawdziwym świecie ogranicza czas i wysiłek. Porównując to do ograniczenia dla Proof of Work, czyli tak, jak mamy Bitcoina, tego wiecie, tego, który ma proof of work system w sobie, czyli to świadectwo pracy, dla Lee te ograniczenia stwarzają niedobór, a w tym samym wartość dzieł sztuki stworzonych przez znanych artystów. Więc dlatego. Lili tak uważa. Z drugiej strony, NFT tworzą sztuczny niedobór, napisał na Twitterze Lee, dodając, ze względu na niemal zerowy koszt stworzenia kolejnego NFT, rynek w końcu zostanie zalany tymi wszystkimi projektami od artystów próbujących zarobić na tym szaleństwie. Podaż rośnie popyt, a ceny w końcu spadną właśnie w tym, yy, no, całym, można powiedzieć, hypie związanym z NFT. Inne rzeczy, które też mówią o NFT, a bardziej o tej wersji. Bardziej negatywnym świetle, to jest to, że może to prowadzić, tak jak w sztuce nowoczesnej Hollywood, jeżeli interesujecie się teoriami spiskowymi, jak sztuka współczesna mogła prowadzić do prania brudnych pieniędzy, na przykład. Tak? Ktoś sobie narysował kwadrat, trójkąt i nagle zostaje świetną osobą, ale ta osoba miała dostać to i za taką aukcję miały zostać sprzedane te różne rysunki. No tak jak w komiksach widzimy, czy, czy, czy latka by mogła lepiej to narysować. Dlatego ktoś miał zapłacić za to, bo to było w zupełnie innym przypadku. Dlatego SEC przygląda się też właśnie darowizną w Stanach Zjednoczonych i rynku NFT, żeby to za chwilę nie wyszło tak, że ktoś sobie rysuje cokolwiek i to jest sprzedane za 605 Ethereum, a tak naprawdę gdzieś tam było drugie dno tej całej sytuacji. Z drugiej strony mamy też oczywiście tą scenę artystyczną, która uważa, że nie. To ja wyceniam, jeżeli ktoś chce ode mnie kupić, to niech kupuje, to za jaką cenę chce. A do tego jeszcze mamy podpisywanie dzieł sztuki za pomocą kryptograficznego podpisu. Często jest przypisywana dla NFT, umożliwiającą artystom umieszczanie metadanych, łączych do plików i innych niezbędnych elementów praw autorskich, czyli Okej, okay. NFT można tutaj podpowiedzieć z drugiej strony, jeżeli to jest sławna już osoba i wydaje jakąś kolekcję na NFT i zrobiła to z Proof of Work, wydała coś, przeznaczyła na to czas i do tego jeszcze podpisała swoim sławnym nazwiskiem, wtedy te akurat mogą być jeszcze coś warte. Ale jeżeli ktoś robi jakąś nową rzecz, nie do końca. Charlie o tym mówi. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Czy NFT będzie takim szaleństwem krótkoterminowym, tak jak to byliśmy z CryptoKitties, czy po prostu będzie to coś ważniejszego? Pierwsza giełda Bitcoinów sprzedała ponad 1500 BTC za jednego dolara. Jeżeli byśmy się cofnęli w czasie, to nie jest na pewno dzisiaj, i to nie jest jakiś błąd na słabo-płynnej parze, też takie rzeczy się dzieją, ale tu. Mamy w tym czasie, w 2009 roku, mamy też pierwszą e, giełdę, która sprzedawała bitcoina. Więc to jest ta strona, na której można było kupić za pomocą PayPala 1500 bitcoinów za jednego dolara. Hmm? Plus oczywiście transakcja na PayPalu. Ile kosztuje wtedy? Musi ta osoba, która zakupuje taką ilość bitcoinów w tamtym czasie opłacić tą PayPala transakcję. Na pewno się opłacało, przynajmniej mi się tak wydaje, bo jeżeli spojrzymy, wam pewnie też na historię, to widzimy, że ta osoba miałaby już emeryturę. Ile było bitcoinów? 15 100. Dokładnie bitcoinów 1500 za jednego dolara. Dzisiaj byłoby to warte 76 milionów dolarów. Nowa teoria twierdzi, że Satoshi Nakamoto zostawił wskazówki, aby uzyskać dostęp do Fortuny Bitcoina. A więc przejdźmy tutaj na Reddit'a, a bardziej Bitcoin Talk. Zgodnie z serią ostatnich postów opublikowanych na Bitcoin Talk handlowcy zaczynają szukać wskazówek, które mogą doprowadzić do odkrycia kluczy prywatnych Nakamoto odblokowując w ten sposób setki tysięcy BTC wydobytych we wczesnych dniach Bitcoina. Teoria opiera się na badaniach Sergio de Lernera opublikowanych w 2013 roku, które wykazały nierównowagę statystyczną w blokach wydobywanych przez anonimowego założyciela Bitcoina. Lerner spekulował, że niejednolita dystrybucja mogła być celowym stworzeniem Satoshi'ego w celu pozostawienia wiadomości. Handlowcy z Bitcoin Talk posunęli się teraz dalej z tą teorią, argumentując, że wczesne nagrody blokowe Satoshi'ego nie stanowiły losowego wydobywania, ale zamiast tego mogą stanowić mapę drogową dla kluczy prywatnych do jego fortuny bitcoinów. Jeśli to prawda, wskazówki doprowadziłby do odblokowania portfeli zawierających szacowane 750 tysięcy wydobytych BTC przez Satoshi, wartych ponad 34 miliardy dolarów. Po dzisiejszej cenie ogromna presja sprzedażowa pana Makaleba może spowodować spadek ceny na XRP, bo jeżeli wierząc by tym sprzedażom, Makaleba sprzedał już 400 milionów dolarów XRP tylko w 2020 roku, były CTO może zrzucić wszystkie tokeny już w maju 2021. Makaleb nadal posiada 2,8 miliarda tokenów XRP. Także to jest duża suma. Cena XRP może ucierpieć w nadchodzących miesiącach, ponieważ były CTO i były założyciel Jed McCaleb mógłby zrzucić prawie 3 miliardy tokenów na rynek. W tej chwili XRP walczy o utrzymanie pierwszej piątki. Obecna możliwość, że byłyby CTO i założyciel Ripple Jed McCaleb sprzedałby cały swój majątek nie pomoże. Badanie opiera się na statystyce ile do tej pory sprzedał Jed McCaleb i w takim tempie po prostu do maja będzie miał sprzedane wszystkie można powiedzieć 19 milionów dziennie sprzedałby około w połowie lipca a nawet do końca maja 10 milionów też do końca roku także różne statystyki tutaj dają, ile by miał sprzedawać wiem, że Jed MacAlep chyba ma tam tą listę ustawioną przez sąd, także nie do końca może sprzedawać więcej niż może, ale też są już tutaj takie statystyki mówiące o tym, że do końca maja może te 3 miliardy Sprzedać, więc musicie mieć to na uwadze. I wiem, że kiedyś chyba X grosz robił na ten temat jakąś audycję, że to nie jest duża ilość w porównaniu do wolumenu, jaki mamy na XRP. Nie wiem, czy tej informacji wierzyć, czy nie, ale przynajmniej macie newsa, że nadal jest sprzedawany ta część, przynajmniej od Jedi Makaleba. McC Koindex z Hongkongu przenosimy się do Tajlandii, także wiele osób. Chyba Piotr Miśurek nawet jest z Tajlandii, akurat teraz mieszka tam, więc będzie musiał się zastanowić, czy jeżeli to przejdzie w Tajlandii, bo podobnie tutaj się dzieje jak w Hongkongu, będzie Tajlandzka Komisja papierów Wartościowych i Giełd przeprowadzi w tym miesiącu przesłuchanie publiczne, aby ocenić jakie kwalifikacje należy nałożyć na inwestorów detalicznych otwierających nowe rachunki handlowe kryptowalut. Więc to jest vis a -vis identyczna sytuacja z Hongkongu. I co będzie potrzeba, żeby taki inwestor mógł grać na przykład, ile będzie miał pieniędzy, bo zastanawiałem się, czy mają wystarczające doświadczenie i są w stanie wchłonąć ryzyko związane z handlem kryptowalutami i zmiennymi wahaniami cen. Więc tu będzie na to odpowiedź pewnie w lutym marcu, co tam się zmieni pod względem kryptowalut i czy zwykły użytkownik będzie bezproblemowo mógł nadal Grać na giełdzie czy na kryptowalutach w Tajlandii. Nie tylko Verge, ale też giełda kryptowalut EXMO nie działa w czasie wydania tej prasy, bo też jest atak odmowy usługi DDoS o DDoS. Betyjska giełda napisała na Twitterze około godziny 13 wczorajszego dnia, w poniedziałek, że jej serwery są tymczasowo niedostępne z powodu ataku i że rozwiązują ten problem. Także EXMO też miał atak. No, który wyłączył praktycznie ich z działania. A tak, DDoS ma miejsce, gdy usługa online zostaje obciążona ogromnym ruchem w celu spowolnienia lub wstrzymania jej działania. A tak nastąpił niecałe dwa miesiące po tym, jak Exmo straciło prawie 6% swoich aktywów kryptograficznych w wyniku naruszenia bezpieczeństwa. 21 grudnia 2020 roku. Może to jakiś odwet albo white hats. Being crypto, południowo koreańska giełda kryptowalut łamie się wymagając tożsamość adresu. W tym wypadku Korbit żąda od użytkownika udowodnienia swojej tożsamości jako właściciela portfela. Jest to związane z rosnącym nadzorem organów regulacyjnych w ekosystemie kryptowalut. Użytkownik Twittera zarzuca teraz, że południowo-koreańska giełda kryptowalut Corbit wymaga dowodu. Własności tych adresów. Jeśli już użytkownik nie zweryfikuje adresu ze swoją tożsamością, giełda pozbawi użytkownika możliwości wypłacenia tych kryptowalut. Nie jest jasne, czy jest to środek o charakterze czysto wewnętrznym, czy też nakaz wydany przez urzędników państwowych. Mimo to podkreśla znaczenie zdecentralizowanych i alternatywnych giełd. Więc tu mamy ten odwieczny problem. W momencie, kiedy wydajemy nasze na giełdę scentralizowaną, wtedy już tutaj prawo dosięga. To jest to, o czym mówił Satoshi Nakamoto. Przez parę lat mamy spokój w cytatach. Gdzie cytaty możecie przeczytać? Jeszcze raz w tej książce. Co nam pozostawił Satoshi? Wiedział o tym, jak działa prawo, jak dosięgną regulacje krypto, a bardziej bitcoina w przyszłości i ile mamy czasu dokładnie na te różne rzeczy. Więc dzisiaj taką przystanią jeszcze... Tych regulacji, które nie dosięgnęły zdecentralizowane giełdy, są na przykład giełdy takie jak Uniswap czy inne, gdzie te KYC jeszcze tam nie jest. Czy nie będzie w przyszłości? Nie wiemy tego tak naprawdę. Dlatego tu ta giełda, więcej się z tego nie dowiem, czy to jest jakieś wewnętrzne sprawozdanie, czy ta osoba może jakoś e, niezgodnie z prawem ma te kryptowaluty, czy to jest państwowy wymóg, nie wiemy. Ale pamiętajmy o tym, że jeżeli zcentralizowane giełdy używamy, mogą one być te kryptowaluty zablokowane jeżeli nie przedstawimy naszego dowodu tożsamości to świetnie wygląda w momencie kiedy wpłacamy ale kiedy wypłacamy już poważnej ilości nagle jest taka taki lockdown naszych środków, no i wtedy e, czysto z winy regulacji, czy to z winy naszych, nie wiem, niedopatrzenia, czy czegokolwiek innego, możemy nie dostać tych kryptowalut. Dlatego you today, Uniswap osiąga obroty w wysokości 100 miliardów dolarów, co oznacza ważny kamień milowy dla DeFi, zdecentralizowanych finansów. I tutaj, dlaczego ludzie dzisiaj używają? Uniswap to jest właśnie to, co mówiliśmy w poprzednim artykule, że na innych giełdach można, mogą nam te środki zablokować. A w przypadku Uniswapa widzimy, że on się świetnym powodzeniem teraz już tutaj cechuje, no bo po prostu ludzie wybierają zdecentralizowane giełdy, bo wiedzą, że te regulacje dotykają już z tych centralizowanych, pomałuż regulacje też wchodzą w innym stopniu, więc dlatego takie mamy. Świetne statystyki na Uniswapie. W połowie grudnia Uniswap przekroczył próg 50 miliardów dolarów. Zaczął bez wysiłku rejestrować 1 milion dolarów dziennie w zeszłym miesiącu, a dzisiaj już całkowity wolumen odbyty na tej giełdzie to jest 100 miliardów dolarów. Wiemy, gdzie ta kasa idzie, z centralizowanych do zdecentralizowanych giełd. Uniswap nie jest tylko jedyny, pamiętajmy o tym. Max Kaiser twierdzi, że Peter Schiff wymienił 100 milionów dolarów w bitcoinie na fiat 6 lat temu. O, tutaj widzę, że dwie osoby po dwóch stronach płotu, same za chwilę się wygryzą z tego rynku, bo jedna drugą osobę, jeżeli wierzysz tutaj tym informacją, no po prostu e, dołki kopie. Dlaczego? No bo trzeba pewnie z podatku w zejścia z Bitcoina do Fiatów się wyprowadzić albo odprowadzić te podatki, tak? Więc Kaiser opisał sytuację, która miała miejsce 6 lat temu, w której załatwił Shift Gold akceptację płatności bitcoinem za pośrednictwem operatora płatności kryptograficznej BitPay. Kaiser nie ujawnił żadnych dalszych szczegółów, stwierdzając jedynie, że prezes Shift Gold postanowił zamienić swój bitcoin na fiaty i wrzucił 100 milionów dolarów do toalety. Handel został przeprowadzony za pośrednictwem BitPay. Kontynuuje Kaiser, mówiąc, że zaaranżował tę transakcję, ponieważ jest inwestorem początkowym na BitPay. Sam Peter Schiff potwierdza, że transakcja miała miejsce, ale nie wspominał o Bitcoinie, bo nigdy nie zamieniałem żadnego BTC na Fiat, ponieważ Schiff Gold nie otrzymał płatności BTC za złoto. BitPay zamienił BTC na dolary w celu rozliczenia zakupów. Tak działa BitPay i to jedyny powód, dla którego używają go wszystkie firmy. A, czyli mamy odepchnięcie tej całej informacji, bo BitPay faktycznie, jeżeli jeżeli używamy BitPay, to jest jakiś procesor płatności, który nie dotykamy nawet BTC. Jeżeli ktoś nam płaci w BTC, ma rację tutaj też Peter Shift, że jeżeli ktoś płaci w właśnie BitPay, bitcoinami, to one są od razu zamieniane. Nikt sobie nie pozwoli dzisiaj przy takiej zmienności cen na trzymanie BTC. Może nikt to za duże słowo, ale wiele firm które no, mogą... Może się okazać, że za tydzień jesteśmy w, w, w bessie, a Bitcoin kosztuje 20 tysięcy albo 100 tysięcy, tak? Jeżeli by to trzymali dalej, no to są narażeni na takie zmienne. Więc no, mamy dwie osoby, które po prostu siebie atakują. Cointelegraph, zakaz kryptowalut w Indiach jest jak zakaz internetu, mówi były dyrektor ds. technologii Coinbase. Zobaczmy najpierw, co on tutaj nam przekazuje. A więc Balari Srawilvasan ostrzegł, że zbliżający się indyjski zakaz Bitcoina i innych kryptowalut będzie podobny do zakazu finansowego. Internetu. Dlaczego? Bo to naprawdę ważne. Mówi, aby zakaz indyjski, plan zakazu posiadania handlu, wydobywania lub inwestowania w kryptowaluty nie został przyjęty. Byłby to błąd warty bilion dolarów dla Indii. Indie mogłyby stać się uboższe o 20% w porównaniu z tym, co mogłyby osiągnąć w ciągu 5 lat. To prawie jak zakaz korzystania z internetu na 5 lat. Staty bardzo się sumują. Byłoby to pod wieloma względami odwrócenie liberalizacji gospodarczej. Byłby to zasadniczo zakaz wjazdu finansowego internetu do kraju i nawet nie osiągnąłby zamierzonego celu. Tu, w tym wypadku, wszystko ok. Mogę tutaj nawet iść z Panem strawi balajem, srawi nas wasanem, który mówi o tym, że faktycznie jest jak internet można zablokować i dużo stracą. Nie w przypadku, jeżeli jedna z największych organizacji charytatywnych pod adresem gdzieś tam matki teresy, już tutaj stronie od tego, czy ktoś wiedział o tym, czy nie, czy matka Teresa wiedziała o tym, czy nie, jest tam gdzieś handel ludźmi zawieszany. I czy to będzie połączone z kryptowalutami, z tego coś wyjdzie, nie wiemy. Nie wiem, co się dzieje za kurtynami, ale miejcie to na uwadze, że dlatego taki ban może być. I Pewne rzeczy mówiące o wolności dzisiaj, a z tyłu e, ryzyku powiedzmy handlu ludźmi, no to. Jedno z drugim się kłóci, tak? Jak można być wolnym, a jeszcze do tego handlować ludźmi, albo jakieś akcje charytatywne, które nie idą tam, gdzie mają iść. A kryptowaluty są tego, powiedzmy, głównym powodem. I dlatego. Indie się wyprom lub wypierają, lub chcą przynajmniej zrobić dochodzenie w tej sprawie, więc tutaj mogą wyjść różne rzeczy w przyszłości i o tym się nie dowiecie na pewno w mainstreamowych mediach, bo Czerwony Krzyż na przykład jest świetną. E, charytatywną organizacją, która pomogła wiele, wielu osobom, wielu ludziom, wielu podmiotom na całym świecie. Czy tak do końca jest wszystko czarno na białym? Nie mnie oceniać, ale widziałem troszeczkę drugiej strony. Koń telegraf. Ethereum 2.0 ma przejść pierwszą aktualizację hardworka. Pierwszy hardwork forku Ethereum 2.0 ma być ogólnym testem przed wprowadzeniem głębszych zmian. Czyli na razie ogólny test, spokojnie. E, więc nowy łańcuch Ethereum 2.0 Beacon Chain wstępnie będzie nazwany hf 1 Hardwork pozwoliłby programistom wprowadzić kilka kluczowych ulepszeń do niedawno wprowadzanego Beacon Chain, który posłużyłby również jako przydatny test dla głębszych zmian w przyszłości. Największą praktyczną zmianą jest obsługa lekkich klientów węzłów, które miałyby minimalne wymaganie dotyczące zasobów i mogłyby działać na urządzeniach mobilnych. Pozwoliłoby to na portfele o zminimalizowanym zaufaniu, które są w stanie samodzielnie zweryfikować łańcuch bloków zamiast polegać na zewnętrznych dostawcach usług. Inne ulepszenia obejmują poprawki do reguł wyboru, Hardworka, w których programiści zidentyfikowali kilka wystąpień protokołów, które są potencjalne podatne na ataki reorganizacji, problemy są subtelne i wymagają precyzyjnej synchronizacji, ale mogłyby pozwolić złośliwym podmiotom na wykorzystanie sieci, kontrolując jednocześnie niewielką część walidatorów. Te słabości byłyby znane przed uruchomieniem, ale zostałyby odkryte zbyt późno, aby można je było naprawić na czas, napisał Butery. Jeśli chodzi o praktyczne zmiany hardfork ma na celu zmianę sposobu działania mechaniki przecieków pocięciu i braku aktywności. Obecnie stakerzy na Ethereum 2.0 mogą stracić część swojego kapitału albo z powodu braku aktywności, albo z powodu próby wsparcia hardforka mniejszości, co jest karane właśnie odcięciem od sieci. Nie jest jasne, kiedy zostanie wykonany hardwork, przy czym niektóre szczegóły propozycji nadal wymagają opracowania i przeglądu. W międzyczasie programiści Ethereum próbują wymyślić konwencję nazewnictwa dla AFHF1 i przyszłych hardworków. Proponowane do tej pory motywy to m.in. nazwy gwiazd, układów planetarnych, stref World of Warcraft i miesięcy w roku. Także styczeń, luty, marzec, a na razie nie znamy daty, kiedy to nastąpi. Rodzina pierwszych ojców gejów w Wielkiej Brytanii rozwija się dzięki fortunie bitcoina. Tony David Barlow, który jest znany z tego, że był pierwszym ojcem gejem w Wielkiej Brytanii, stał się potentatem bitcoinowym po tym, jak kryptowaluta osiągnęła nowe szczyty wszechsasów. Jak donosi YouTube, bitcoin osiągnął prawie 50 tysięcy, to już wiemy, a Tony zgromadził fortunę w bitcoinach o wartości 90 milionów dolarów. W 2015 roku włożył do bitcoina fajne 300 tysięcy, gdzieś około, kiedy kryptowaluta wciąż była daleka od wejścia do głównego nurtu. Barry i Tony Troy Barlow byli pierwszymi gejami w Wielkiej Brytanii, którzy w 1999 roku kontynuowali rodzicielstwo poprzez macierzyństwo zastępcze, co trafiło na międzynarodowe nagłówki gazet. Ich bliźniaki, Saffron i Aspen, są teraz już dorosłe. Obaj ostatecznie się rozstali, ale pozostają w przyjaznych stosunkach i nadal mieszkają razem z resztą swojej rodziny. Barry i ja jesteśmy razem od 1987 roku. Zawsze jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. Byliśmy przyjaciółmi i oboje szukaliśmy różnych rzeczy więc zgodziliśmy się na to. Dzisiaj mam, mają po prostu dużą miłość. Pieniędzy w Bitcoinie. Max Levchin dostrzega potrzebę traktowania kryptowalut jako opcji płatności. Oznacza to wczesne etapy przebudzenia się firm w kierunku kryptowalut w A-firm. Firma dołącza do gronów gigantów płatniczych, aktywnie pracujących nad własnymi rozwiązaniami kryptograficznymi. W ostatnim wywiadzie dla CNBC dyrektor generalny fintachowego pożyczkodawcy Affirm stwierdził, że może być zmuszony do rozważenia przyjęcia bitcoina pomimo jego początkowego sceptycznego stanowiska w sprawie kryptowalut. Więc to może być kolejny podmiot, który będzie zainteresowany Bitcoinami. I już ostatnia informacja na dzisiaj, jeszcze o Verge, bo mamy update. Verge cierpi na masową, sześciomiesięczną reorganizację bloku. Verge doświadczyło jednej z najgłębszych jak dotąd reorganizacji wiodącego łańcucha bloków. Więc problem został po raz pierwszy zauważony przez członków Coinmetrics. Społeczność Verge nie odpowiedziała, nie jest jasne czy problem zostanie rozwiązany. Verge przeszło reorganizację blokową, która zakłóciła jego działanie i usunęła miesiące historii. Transakcji. Antoni Le Calves z Coinmetrics był jedną z pierwszych, którzy zauważyli reorganizację, zauważając, że w grę wchodziło co najmniej 560 bloków. Nasz węzeł znajduje się w nowym łańcuchu, którego ostatni wspólny przodek z poprzednim łańcuchem pochodzi z lipca 2020 roku. Lucas Nuzy, inny bagaż Coinmetrics, zauważył, że spowodowało to zniknięcie 200 dni transakcji w WERSZ. Dodał to, że jest to najprawdopodobniej najgłębsza reorganizacja w 100 najpopularniejszych dotychczas blockchainach to czy sprawa będzie trwałym problemem jest przedmiotem debaty. Hasu z One mówi, że problem nie jest tak zły, jak się wydaje. Zauważa, że operatorzy węzłów Verge mogą po prostu odrzucić łańcuch atakujących i przywrócić poprzedni. Z drugiej strony Nick Cartes z zasugerował, że rozwiązanie jest mało prawdopodobne. Uważa, że chociaż społeczność mogłaby ręcznie zresetować łańcuch bloków, Verge praktycznie nie istnieje. Podkreślił niską aprecjację cen Verge od 2017 roku, sugerując, że rozwiązanie problemu nie byłoby opłacalne. Społeczność Verge nie skomentowała tej kwestii. Okej, okay, przejdźmy na polskich youtuberów ranking, biznesu, kryptowaluty. Przezorny zawsze ubezpieczony. Dalej jest Mike Satoshi, Bitcoin po korekcie atakuje 50 tysięcy, JP Morgan Chase, wchodzi w krypto. Ogromne zainteresowanie Ethereum. Ruszyło wspieranie kanału Mike Satoshi na YouTubie. Jeszcze jest Przemek huminiecki, lisk 300% czas na projekty Oracle. Sprawdź też. ORAI Chain, czyli ORAI dokładniej, BitPay Polska, Tygodniowy Przegląd Kryptowalut, Tomasz Rozmus, Bitcoin i pozostałe kryptowaluty w kręgu dużych zainteresowań i dużych graczy. Będzie znacznie drożej. Jest dzienna dawka dyskomfortu, Andrzej, Cardano, Ada, co tam się wydarzy, kiedy Coinbase? Mamy dalej FX Mag, ty płacisz, oni zarabiają, Visa, Mastercard, a może Paypal? Którą spółkę wybrać? Krypto Bitcoin w oko z 50 tysiącami dolarów. Bitcoin SV Polska. Kiedy Terra Note? Jak będzie wyglądał test? Chronoverse FYX Gaming odpowiada dlaczego Bitcoin SV. Piotr siórek, Wychodzimy z Ethereum. Terra Luna. Szybki i tani blockchain dla stablecoinów, płatności oraz DeFi. Encyklopedia Kryptowalut. Zaoszczędź na prowizjach. Wyślij token po innej sieci. Bitcoinowe przedszkole. No i jeszcze mamy... Komentarze. Zanim przejdziemy do komentarzy, osoba, która wygrała standard Bitcoina, jedną z trzech książek, które są przewidziane na konkursy, może jedną osobną na sam koniec jeszcze dodam, bo ja akurat przeczytałem tą książkę chyba z dwa lata temu. Przeczytałem, miałem chyba nawet Audi o ile dobrze pamiętam, raczej jej nie czytałem z Audibu, więc tutaj mamy świetną książkę, która uzupełni Waszą wiedzę i będzie kolejna losowana już niedługo. Gdzieś tam z waszych komentarzy, może niekoniecznie pod tym, a, a bardziej może gdzieś tam w kolejnych filmach, z komentarzy będzie wysłana raz w tygodniu, żeby mieć tutaj te trzy książeczki już upłynione. Ja nie będę musiał, musiał się martwić w razie W, jak będę wyjeżdżał. Ale jeszcze raz gratuluję tej osobie, która wygrała, a my przejdźmy na komentarze. Didek Didiecki, dosłownie dwa, bo już jest 42 minuta, widzę tej audycji, a nie było dwóch audycji, dlatego tak dużo e, materiału czy mięsa, no nie wiem. Wy ocencie Didek Didiecki. Jak sądzicie, w jaki sposób zachowują się alty test BitBay? Nie mam doświadczenia w altach, ale w tym roku nawet mi idzie kręcenie nimi do Bitcoina. Jednak, jak patrzę na wykresy, to zastanawiam się, czy jest szansa na powrót ich wyceny w granicę all time highs przełomu 2017-2018. To wygląda jak potencjał wielu tysięcy procent. Nie pytam, czy tak się stanie, czy nie, ale jak sądzicie, jest to w ogóle prawdopodobne? Ja odpowiem tak. Bardzo dużo już projektów dochodzi do tych właśnie all time highs, zależy, które. Nie masz specyzowanych dokładnie, ale niektórzy już dochodzą do all time high, a wszystko, co się dzieje powyżej, to jest nagły wyższał niektórych z tych projektów. Także tak, jest duże prawdopodobieństwo, że dojdziemy tam, oczywiście, ale nie wiadomo, jakie projekty, tak? No, jak taki wersz mamy informację dzisiaj, że takie coś się dzieje, to ja wątpię, że tam dojdziemy do jakiegokolwiek all-time high, ale te, które jeszcze mają jakąś produkcję czegokolwiek, no to bardzo możliwe, że tak może się wydarzyć. Xy i Y, y, -y Feniu prowadzisz zeszycik z predykcjami, kto ile wywróżył, żeby sprawdzić potem, kto miał rację, bo chodzi mi po głowie, żeby taki założyć. X -y, jeżeli założysz, to będę bardzo zadowolony z tego. I potem sprawdzimy pod koniec roku, czy ktoś miał rację. Wiem, że ktoś takie audycje już przeprowadzał. Chyba, a, Portfel Kowalskiego zrobił taką audycję. Kto jak wywróżył? Na podsumowanie roku, nie wiem, czy to był 2019, czy 2020, ale było to ciekawe, ciekawe. Marcin O., Craig Wright, ale przecież Bitcoin już miał nie istnieć do dziś, o co mu chodzi? Buhaha, nawet nie mogę na gościa patrzeć, wiedzę ma, ale jego argumentacja jest najczęściej na poziomie gimbazy. No to ja... Polecam obejrzeć dwugodzinne filmy z tym kolesiem, albo jak prostuje jednego z wielkich głów, na przykład Nick Szabo, mówiąc mu w 2015 roku, że Bitcoin jest Turing Complete. Nagle Nick Szabo wychodzi i mówi: Nie, nie, to nie jest możliwe raczej. No, okazało się zupełnie inaczej, także ta gimbaza to bym troszeczkę tutaj nie przesadzał z tym. Należy. Naprawdę, zobaczyć, że zrozumieniem. Dłuższe filmy, a faktycznie, no z Bitcoinem z predykcją mu tutaj nie wychodzi za bardzo i tu się z tobą w pełni Zgodzę, z BTC oczywiście. Magic lubi. Dzięki za wiadomość. Co do tej lektury, to muszę przyznać, że daje dosyć szeroką perspektywę na cały system monetarny, a co do Twojej książki, to już leży gotowa i kusi by ją rozłożyć i się w nią zagłębić, co czuję, że niedługo ulegnę tej pokusie resztki walentykowego nastroju. E, polecam. Naprawdę. Ona uzupełnia resztę. Drugą stronę potu i co może się wydarzyć w kolejnych latach. A jeżeli Wy chcecie taką książkę, to możecie wejść sobie na główny tutaj, akurat, arsenał, czyli na główny kanał, zobaczyć dokładnie w głowie twórcy Bitcoina i zobaczyć, czy warto. Na przykład przeczytać też komentarze, czy warto. Recenzje książki są, jeszcze nie wszystkie będą dodane, reszta będzie dodana na tej recenzji z książek i zobaczyć, czy wam się. Opłaca. Reszta komentarzy już ominiemy, bo już jest 45 minuta, potem to się słabo ogląda, bo ludzie chcą mieć 20 minut wszystkie wiadomości. Czasami się nie da, dlatego jestem podwójnie niektóre dni, ale też czasami fizycznie nie jestem w stanie zrobić dwóch filmów. O tym też wiecie. Dobra, życzę Wam wspaniałego dnia. No i pamiętajcie, zostańcie dokładnie z Bitcoinem.